Dany jest okrąg O1 o równaniu x minus 3 do kwadratu plus y kwadrat równa się 36 oraz okrąg O2 o równaniu x kwadrat plus y minus m do kwadratu równa się m kwadrat. My musimy ustalić, dla jakich wartości parametru m okręgi O1 i O2 mają dokładnie jeden punkt wspólny oraz dla znalezionych wartości parametru m wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez środki tych okręgów. Rozwiązywanie tego zadania możemy zacząć od narysowania rysunku poglądowego. Narysujemy sobie w układzie współrzędnych na pewno nasz okrąg O1, który wiemy, że ma środek w punkcie o współrzędnej x-owej równej 3, y-owej 0, czyli środek okręgu O1 leży w tym miejscu. Promień jest równy 6, ponieważ 6 do kwadratu daje 36, czyli odmierzamy 6 jednostek w każdą stronę. To będzie jeden punkt należący do naszego okręgu. Tak samo w tą stronę, tutaj i tutaj, czyli nasz okrąg O1 będzie wyglądał mniej więcej jakoś tak. No i teraz musimy się zastanowić, ile może wynosić parametr m, aby okrąg o takim równaniu x kwadrat plus y minus m do kwadratu równa się m kwadrat miał dokładnie jeden punkt wspólny z tym okręgiem, czyli był styczny w dokładnie jednym punkcie. Środek tego okręgu będzie leżał na pewno na osi y, bo współrzędna x-owa jest równa 0, a y-owa jest równa m, ponadto promień jest równy m. Czyli nasz okrąg będzie wyglądał jakoś tak, będzie miał współrzędną y-ową równą m, tutaj będzie miał promień też równy m, czyli będzie styczny do osi x-ów, no i również musi być styczny tylko w jednym punkcie do naszego dużego okręgu O1, czyli ten mniejszy okrąg musi wyglądać mniej więcej jakoś tak, tu mieć dokładnie jeden punkt styczności, a promień okręgu jest równy m, czyli tu mamy m, no i współrzędna y-owa środka również jest równa m, x-owa równa 0. No i ile ten promień m może być równy, aby zachodziła właśnie taka sytuacja? Może być tak, może być jeszcze ewentualnie odwrotnie, symetrycznie. Tu może być środek tego okręgu i wtedy tutaj będziemy mieli długość m i tutaj również długość m, czyli nasz okrąg może wyglądać również jakoś tak. Albo tak, albo tak, ale jeżeli znajdziemy tą wartość dodatnią, no to ujemna będzie taka sama, tylko z minusem. Czyli wystarczy, że znajdziemy tą współrzędną y-ową dodatnią, czyli rozwiążemy ten przypadek. Przypadek ujemny będzie symetryczny. No i żeby znaleźć taki parametr m, który sprawi, że nasz okrąg będzie wyglądał dokładnie tak, to my możemy na przykład sobie połączyć środki naszych okręgów. Wiemy, że ten odcinek ma mieć długość m, tutaj również mamy m i tu jeszcze ileś. Wiemy, że ten odcinek w tym miejscu ma na pewno długość 3, ten ma długość m, tu mamy kąt prosty, czyli możemy sobie policzyć długość tego odcinka. Może oznaczmy go sobie literką C i napiszmy, że stwierdzenie Pitagorasa mamy, że C kwadrat to się równa suma kwadratów przy prostokątnych, czyli m kwadrat plus 3 kwadrat, czyli stąd wynika, że C jest równa pierwiastek z m kwadrat plus 9. No i teraz, gdy wiemy już, jaka jest długość tego odcinka, wiemy, że tutaj jest m, a cały ten odcinek ma długość 6, bo to jest promień dużego okręgu, to możemy napisać, że długość tego odcinka, czyli C, czyli pierwiastek z m kwadrat plus 9, plus długość tego odcinka, czyli plus m, równa się 6. Oczywiście w tym miejscu, gdy dodajemy długość tego odcinka, to musimy mieć pewność, że m jest dodatnie. Gdybyśmy dopuszczali również to rozwiązanie ujemne, a w sumie powinniśmy, to tutaj m byłoby ujemne. Współrzędna m tu jest poniżej osi x-ów, jest ujemna, czyli żeby mieć pewność, że dodajemy liczbę dodatnią, to powinniśmy napisać moduł z m. No i rozwiązujemy teraz takie równanie, z niego nam wyjdą te dwa rozwiązania, zarówno dodatnie, jak i ujemne. Gdybyśmy nie wzięli modułu, to wyszłoby nam tylko rozwiązanie dodatnie. No to rozwiązujemy. Zostawmy sobie po lewej stronie pierwiastek, czyli m kwadrat plus 9, a moduł przenieśmy na drugą stronę, 6 minus moduł z m, żebyśmy teraz mogli podnieść to równanie stronami do kwadratu i pozbędziemy się w ten sposób pierwiastka. Tu zostanie po prostu m kwadrat plus 9, a po prawej stronie kwadrat różnicy dwóch liczb, czyli kwadrat szóstki, czyli 36, minus podwojony iloczyn, czyli minus 12 modułów z m, plus jeszcze moduł z m podniesiony do kwadratu, no to mogę po prostu napisać plus m kwadrat, bo kwadrat zawsze jest dodatni, więc tu moduł nic nie wniesie,
Po przeniesieniu teraz na jedną stronę m kwadraty się skrócą i zostanie po prostu 12 modułów z m równe 36 minus 9, czyli 27, czyli wychodzi na to, że moduł z m może być równy 27 dwunastych, czyli 9 czwartych, czyli wychodzi na to, że parametr m może być równy albo 9 czwartych, albo to rozwiązanie ujemne, czyli m może być równe minus 9 czwartych. Także wyznaczyliśmy już parametr m i to jest pierwsza odpowiedź do naszego zadania, pierwsza część naszej odpowiedzi, a teraz jeszcze musimy wyznaczyć równania prostych przechodzących przez środki tych okręgów, czyli przez punkt o współrzędnej x-owej 3, y-owej 0 i przez punkt o współrzędnej x-owej 0, a y-owej m. M może być takie albo takie, czyli będziemy mieli tutaj dwa przypadki. Pierwszy przypadek dla m-a równego, napiszmy sobie 9 czwartych, będziemy mieli prostą y równa się a razy x plus b, a b w tym przypadku to jest punkt przecięcia z osią y, czyli m to możemy od razu napisać plus 9 czwartych. Wyliczamy tylko współczynnik kierunkowy a, podstawiając do tego równania współrzędne punktu, przez który przechodzi, czyli y-owa 0, x-owa 3, czyli 3a plus 9 czwartych. No i stąd wychodzi, że a jest równe minus 9 czwartych podzielić na 3, czyli minus 3 czwarte, czyli równanie prostej w pierwszym przypadku jest takie, y równa się minus 3 czwarte x plus 9 czwartych. No i jest jeszcze drugi przypadek dla m-a ujemnego, m równe minus 9 czwartych. Będziemy mieli taką samą sytuację, czyli y równa się ax, tylko zamiast plus 9 czwartych to minus 9 czwartych. No i tutaj tak samo podstawiamy pod y 0, pod x trójkę, czyli mamy 3a minus 9 czwartych. No i stąd wynika, że a jest równe minus 9 czwartych podzielić na minus 3, czyli plus 3 czwarte, czyli szukane równanie proste jest w postaci y równa się 3 czwarte razy x minus 9 czwartych. No i to jest odpowiedź do tego zadania.